Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z lipca 2012 roku stan ponad połowy budynków wykorzystywanych przez Straż Graniczną nie zapewnia godziwych warunków służby, a obywatelom stosownych warunków obsługi. Wielu funkcjonariuszy musi pracować w obiektach, których stan techniczny jest katastrofalny. Są nieszczelne dachy, okna, uszkodzone i zużyte wykładziny podłogowe, łuszcząca się farba na ścianach i sufitach i tak dalej. Nieodpowiednie są także warunki sanitarno-higieniczne. W badanym przez Najwyższą Izbę Kontroli okresie Straż Graniczna wykorzystywała ponad 700 budynków, z których 63,5% wymaga pilnych modernizacji, naprawy lub kapitalnego remontu. Obecne nakłady z budżetu państwa są niewystarczające do utrzymania wszystkich nieruchomości w dobrym stanie. Ponadto brakuje racjonalnego planu podziału środków, który pozwoliłby stopniowo uwzględniać potrzeby kolejnych jednostek. I zatem mam pytanie, panie ministrze, czy już powstał jakiś racjonalny plan podziału środków, które by są po kolei by były przeznaczane na remonty tych budynków? Dlaczego rząd pozwala na to, aby ludzie byli obsługiwani i pracownicy też pracowali w tak skandalicznych warunkach? Jakie rozwiązania proponuje pan minister, aby zapewnić odpowiedni standard techniczny w obiektach służbowych Straży Granicznej? Ja tylko przypomnę, no, że to są takie nasze reprezentacyjne budynki, bo jeżeli ktoś wjeżdża do Polski, to pierwszy obiekt, jaki zobaczy, jeżeli zobaczy takie skandaliczne warunki, no to bardzo źle świadczy o państwie polskim. Dziękuję bardzo.